Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Digimon Survive. Zrobiłem sobie małą przerwę po poprzednim odcinku i pogadałem chwilę z Gromnirem, wychodzi na to, że powoli zbliżamy się do gameplayu, całe szczęście. I cóż, zobaczmy co rzeczywiście tutaj kto krzyczał w ostatnim odcinku, do kogoż to mieliśmy biec, że komu miał być to Minoru, ale zaraz zobaczymy też dlaczego miałby krzyczeć. Ja słyszę, że znowu jest problem z dźwiękiem. Nie wiem, czy Takuma twierdzi, że to wszystko, ta cała przygoda jest jakby, ich życia są na on the line, tak? Jak to określił, nie wiem jak nazwać po polsku, ale rzeczywiście, no, powiedziałbym, że dopiero walczyliśmy z paroma potworami, nie wiem, czy są aż tak groźne, zobaczymy. Chociaż może, skoro tak ich popychały. Z drugiej strony były dosyć powolne, z tego jak dobrze pamiętam. I mamy część pierwszą, czyli teraz przejdźmy do pierwszego aktu, jak zakładam. Tej gry. Proszę bardzo, jest Minoru. Właśnie. Yabai, 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 yabai! Nan nan da yo are? Nan de iba no bakemono ni oikakerarete no ore? Minoru-kun, matte! Nadal widzimy to wszystko z oczu Takumy, czy już nie? To mnie zastanawia, teraz mamy bardziej scenę, w której jest Minoru i Aoi. もう限界走れない。そんなこと言っても、あいつらまだ追っかけてきてるかも。追いつかれたらやばいんだよ。早く逃げなきゃ。アオイさんも見たでしょ。あいつの突進食らったら怪我じゃ済まないって。 You saw what it could do. Jestem ciekaw, czy chodzi o to, jak byliśmy w rzeczywistym świecie, czy może... Może... Aż nadal nie wiem, czy oni są... Nie powinni być teoretycznie, patrząc na tą rozpadlinę, ale... jestem ciekaw, czy on nawiązuje do tego rzeczywistego świata pierwotnie, czy może do czegoś innego. Bo jestem ciekaw, czy na przykład nie okaże się, że ktoś rzeczywiście stracił życie, albo... Coś tego typu. Oj, proszę bardzo, tak a propos tego co mówiłem, prawda? Minoru mówi: The only place around here is that shrine where the rock monster is. I właśnie dlatego dziwiłem się, że tam właśnie pobiegł Takuma pierwotnie. Coś, co mi jeszcze Gromnir też napisał, to, że jednak postaci są tutaj... Przepraszam, ta fabuła jest bardziej nastawiona na to, co było w anime, aniżeli jak normalnie gry... jaki vibe mają normalnie gry, więc będziemy mieli tutaj raczej właśnie ten lore bardziej z anime wzięty, jak zakładam. I proszę bardzo, jest ten nasz... Potworek. To chyba nawet nie jeden. Jestem ciekaw w ogóle, jak mocne są te dzieciaki. W sensie widzimy na planszy czasami, mamy nie tylko Digimony, ale również i te dzieciaki. Jestem ciekaw, jak mocne one będą. Czy one będą. Czy będziemy musieli je właśnie chronić cały czas, na przykład? Czy może one też będą się dawały do walki? Zakładam, że raczej nie. Zakładam, że raczej nie, że będą właśnie do ochrony. Bo tak jak powiedział to wcześniej Agumon, bez tych dzieciaków Digimon nie są w stanie ewoluować. Zakładam, że one będą odgrywały rolę właśnie tych trenerów, ale trenerów troszkę... trochę takich dowódców, ale dowódców, których, po których zabiciu czy ogłuszeniu, osłabieniu cała reszta armii, w tym wypadku no, Digimon, tak, ja tutaj to porównuję do rzeczywistej walki, będzie w gorszym zdaniu, jeśli chodzi o morale, czy o brak umiejętności, powiedzmy, że ewolucja takie trochę dowodzenie, jakby generała w rzeczywistości i bez generała będzie większy rozgardiarz, nie będzie tej ewolucji, nie będzie pewnie Digimon mógł zrobić za wiele. To jest moja na razie zgadywanka trochę, ale...
próbuje jakoś zrozumieć ten świat. Lub po prostu zgadnąć, jakie mechaniki nas tutaj będą czekały. O proszę, a tutaj przybiegł już od razu wyewoluowany. Nawet dwa. Okej, czyli rzeczywiście zaczynamy gameplay po spotkaniu Agumona, tak naprawdę, naprawdę. Oj, dobra. Ale co to są za digimony? Jak one się w ogóle będą nazywały, bo jeszcze się nie przedstawiły? No i proszę bardzo, znowu wrócili do... A to jednak nie oni, tylko Takuma właśnie. Wrócił do... świątyni. Dlaczego oni cały czas wracają do tej świątyni? To nie jest bezpieczne miejsce. A jednak. Dobra, wrócili Minoru. O, to jest też ciekawe. Agumon mówi, że jest w stanie wyczuć tego wirusa. Jestem ciekaw, czy rzeczywiście to będzie miało na przykład jakieś przełożenie na mechanikę gry. あの祠の方だな。よし、急ごう、アグモ。待って、タクマ。骨門の気配が今度はたくさんある。だって、それでもミノルを放ってはおけない。行こう。分かった、タクマ。僕に任せて。 Okay. Jestem też ciekaw, skoro będzie nacisk bardziej na tę fabułę rodem z anime, jestem ciekaw, czy w takim razie Digimony o niższym poziomie ewolucji rzeczywiście będą miały bardzo, bardzo duże problemy, żeby zabić potwory Digimony, przepraszam, z wyższego poziomu ewolucyjnego. Oni są tutaj zaraz przy wejściu. To jest ciekawe. Myślę, że to jest dosyć oczywiste, jak mi... Pozostałe dwie opcje są po prostu absurdalne dla mnie. あ、友達のピンチをほっとけるものか。なぜ石の塊みたいなやつだから真正面からぶつかっても危険だ。うまくタイミングを見て。うわっ、せい。お前は 大丈夫か?ミノル。あいつ、ミノルを助けたぞ。あれはファルコモン。知ってる。悪いやつじゃないぞ。Czyli mamy Agumona i Falcoma aktualnie w naszym zespole. Znaczy, teoretycznie Falcomon, przepraszam. Nie, ja mówię, nazywam go Falcon oczywiście. Falcomon nie jest teoretycznie jeszcze w naszym zespole, pewnie niedługo będzie. Okej, znowu wracamy do menu ładowania, które szczerze uważam, że ładuje się zdecydowanie za długo. Nie wiem, co oni zrobili w tej grze, ale czasy ładowania są okropnie długie jak na Switcha. Porównajmy to z nie wiem, Monster Hunterem, tak? Jednym czy drugim. Tam powiedziałbym, że te... Ba, no Monster Hunter w sensie mam na myśli jednego czy drugiego, mam na myśli, że... że czas ładowania w Rajsie i w... nawet Stories były znacznie, znacznie krótsze.
Pomimo, że tam wcale nie wymagało to aż tak... Przepraszam, pomimo, że w Stories na przykład wymagało to znacznie mniej. To jest zrozumiałe, ale z drugiej strony Rise, tak? Ogromne mapy, znacznie więcej rzeczy, ładuje się to szybciej. No cóż. O, no nic. Agumon sugeruje, że Falcomon nie może, nie poradziłby sobie z Gotsumonem? Jestem ciekaw, czy będziemy tutaj też walczyć Falcomonem, czy on będzie się poruszał automatycznie. Bo jeszcze teoretycznie, tak jak mówię, nie jest w naszym zespole. Ale proszę bardzo, te dzieciaki teraz znowu zniknęły, tak? Oj. Proszę bardzo, all enemies defeated, all annihilated, czyli może jeden z tych Digimonów paść według tego, co jest tutaj napisane. Okej. Okay. Oczywiście zmuszają mnie do tego, żebym skończył turę, żebym się obronił. No nadal mamy ten tutorial. Będę teraz, jak się obracało kamerę. A, to była LKR-ka. I zoom i oddalenie, okej. Okay. Czy mam? No mam ten Pepper Breath. A, to on się teraz... Wydaje mi się, że mogliśmy nim atakować tylko na dwie kratki. Teraz mamy więcej. I zobaczmy, mamy też Accuracy. Czyli mamy szansę pewnie na chybienie. Kontratak, damage. To jest spoko, bo widzę wszystko, czego potrzebuję, widzę... Ej, powiem wam, że jeśli chodzi o UI, tutaj ono jest całkiem fajnie zrobione. Uważam, że akurat UI pod tym kątem jest bardzo w porządku, moim zdaniem. Jestem ciekaw, jak można ocenić, kiedy ten Battle Backup się będzie włączał. They can back you up in three different ways: team attack, encouragement, and support. Okay. Oh, the likelihood of battle backup occurring depends on both distance and affinity. Okej, okay, czyli warto, paradoksalnie, według tego, co ta gra nam sugeruje, warto być zbitym w grupy, co jest trochę dziwne. Jeśli są te ataki AOE, no to może to zaboleć. Dobra. Jesteśmy asystę. Pięknie. Na hita. Okej, okay, powiem wam, że bardziej mnie jarają już teraz te mechaniki niż cała wizual novelka. Autentycznie. Znacznie bardziej się jaram tym, że mogę tutaj pograć. Przecież pewnie jeszcze będę żygał tym gameplayem, no ale cóż. Okej, okay, możemy rozmawiać, tak? Sometimes you can talk to enemies, but it looks like this one isn't having it. Maybe next time. Jestem ciekaw, co będzie powodowała próba rozmowy z przeciwnikiem. A, i ja mogę porozmawiać jako ja, Takuma w tym wypadku, z Agumonem chyba. Mogę mu zbustować wszystkie statystyki. Okej, okay, zakładam, że to gadanie będzie do pominięcia zawsze, czy niemal zawsze. Okej, okay, rally effects last for a set number of turns, but only one character can cheer per battle. Jeszcze nie mam pojęcia, jak to działa, zobaczymy. Będę się powoli uczył wszystkich mechanik tutaj. Podoba mi się ten tutorial, tylko mówię, zupełnie nadal nie rozumiem, po co on był w ogóle na samym początku. Był tak niepotrzebny tam.
Dobra, myślę, że będziemy się ustawiać też przodem. Bo ten pan zanim tutaj zejdzie, to miną wieki. Oj, mogę Falcomonem akurat zaatakować. Okej, okay, zobaczmy co on tutaj ma. Ma range 2. Okej, okay, co? Przesuńmy się może. Troszkę dziwnie się tutaj steruje, bo to jak sterujemy jest zależne od miejsca, w którym... Nie. Nie jest zależne od miejsca, w którym jesteśmy. Okej. W tym momencie naciskam prawo, w lewo, do przodu, do tyłu. Okej. Jeśli teraz nacisnę do przodu... będę się przyzwyczaić do tego, jak kratki są przesuwane, bo... Bo teraz na przykład naciśnięcie do przodu spowoduje, że pójdę tak naprawdę w prawo na ekranie, w kratkę po prawej. Trochę, nie wiem, nieintuicyjnie dla mnie, ale nieważne. Drobnostka. Miałem taki sam problem chyba bodajże w Watch Dogs 2 albo w Watch Dogs Legion. Nie pamiętam teraz dokładnie. Dobra. Okej. Okay. Nie mogę go zaatakować, czy nie były jeszcze dwie kratki? Okej, okay, dobra, a ten czy on może porozmawiać? Może porozmawiać z... Minor może pogadać z Falcomonem. Okej, okay, czemu my nie możemy pogadać? Dobra, Ian turn. Trzeba by na pewno. Tak. A, to dwójka to nie jest... Okej. Okay. To nie jest ilość kratek, na którą będę mógł atakować. Nie wiem nawet, co jeszcze to oznacza. Totalnie nie wiem, co ta dwójka oznacza. Póki co. Dobra, a skończmy turę. No moja wina, mogłem tutaj zaatakować tego... Tego pana kolegę. Chciałbym być szczery, to ustawię się raczej za... Falcomonem na chwilę obecną i zakończy też turę. Okej, okay. Jakoś bardzo nas chyba nie boli. On się będzie gdzieś ruszał. Nie specjalnie. Zobaczcie, jaki Falcomon ma ruch. Wow. Wow, teraz to. To jest nieźle dokokszony, powiedzmy, pod tym kątem. Wiecie co? I ja. Spróbuję zaatakować w ten sposób, że rzucą mu się na plecy. Z plecu spróbuję rzucić atak. Jak widzicie, mamy pokazane przy tym area, tak? Mamy jeden w górę, jeden w dół. Bo jak dobrze rozumiem, one hex, czy pewnie jest one hex, albo... No tak, no tak musi być. Chociaż to nie do końca są heksy, to są akurat kwadraty, więc... One S może by się tam przydało. Użyć. I pięknie. Backstab poszedł. Nice. Ja myślę, że on by sobie poradził bez nas. W sensie ten Falcomon. Okej, okay, i... Mamy naszego... Agumon na piątym, Falcomon na razie na czwartym. Widzimy też, jest od razu już tam w kółeczku, że on będzie... on będzie Digimonem Minoru. Jesteśmy dwa bandaże. Czy bandaże będą działały troszeczkę jak jakieś takie spray leczące, czy coś z Pokemonów? Zakładam, że tak. たくま、ありがとう。助かったよ。こいつとばったり出会って驚いて逃げたところにさっきの岩みたいなのが襲いかかってきてさ。ゴツモンが狙ってて危険だと教えようとしたのに、ミノルは俺から逃げるし。いや、悪い悪い。W ogóle Minoru nie chce nic mówić, ale Minoru najwyraźniej nie ma problemu z tym, że ten potwór zaczął mówić po ludzku, w sensie pewnie jeszcze jest w szoku. Ciekawe, kiedy sobie uświadomi o tym. Uświadomi to, że ten potwór mówi po ludzku. O, to jest ten moment właśnie, kiedy dochodzi do niego, że ej, halo, co to jest w ogóle, gdzie jestem?
Tylko nocą tutaj jest, czy coś. さっきも見ただろ。僕たちを守ってくれたんだ。確かに。何度もそう言ってるのだがな。とにかく、今はこんな見知らぬ森の中で変な生き物に襲われてる状況なんだ。仲間が増えたのは心強いよ。この調子で、葵さんたちや他の仲間も探してみよう。 あ。 どうしたんだ、ミノル。いや、その。ごめん、俺、葵さんとは一緒にいたんだけど、さっきはその、ファルコモンに驚いて。Tak, wiemy, że Aoi była zmęczona i została praktycznie sama, ale nie do końca, ponieważ został tam jeszcze jeden. Digimon. Aoi-sanを... Oj! Aoi-san-o-oi-te-ta-no-ka? Przydałoby się, żeby Falcomon ich teraz tutaj troszkę uspokoił. Ryuga-mu-chu-datta-nda! Gomen! Masyna... Docci-no-hou-kou-ka-wa-kar-ka? Gotsumon-i-gai-ni-mo-bake-mono-wa-i-ru-nda-no? Ooku-wa-nai-ga... Ikutsuka-i-ru-no-wa-kanji-ru-na. Sugu-ni-Aoi-san-o-sagasa-ra-ki-cha. Atari-ni-wa-i-na-sa-so-da-si... Betsu-no-ba-so-ni-itte-mi-yo. Naprawdę dziwię się, że Falcomon ich tutaj nie uspokaja, ponieważ on powinien był dobrze wiedzieć, że tam jest jeszcze jeden ten... Proszę. Wychodzi na to, że... jej Digimon jest troszkę potężniejszy niż zakładaliśmy. Może się mylę? Nie, to rzeczywiście Aoi. よかった。ミノル君いた。タクマ君も。あ、アオイさん。アオイさんも無事だったんだね。よかった。どうやら探し人は見つかったようだな。 Teoretycznie tak, w praktyce jeszcze nie znaleźliśmy wszystkich. Falcomon oczywiście o tym nie wie. よかった。もうミノル君どこに行ってたのよ。 勝手に行ったら心配するでしょ。ま、悪い悪い。本当ごめん。今度はみっともない姿は見せないから。ヒーローみたいにさっそうと駆けつけて解決するから。またそうやってふざけて、もう心配させないでちょうだい。Okay. Powiem szczerze, że troszkę bardziej jestem zaangażowany w... なんで済むわけないでしょ。女の子を置き去りにして逃げるなんて。 Tę historię teraz, ponieważ w końcu mamy walki, tak jak mówię, w końcu jest troszkę więcej rozwoju gameplayu i to... Tego chciałbym od początku, tego mi brakowało na początku. Pewnie przez to, że nagrywam gameplaye, nadal w tym jestem, ale gdybym grał solo... Pewnie miałbym dosyć, troszkę. Niemniej... Ojoj, Digimon właśnie ciśnie po Minoru. Cudownie. O, cudownie. Miałem bardzo głupi żart a propos tego zdania, które powiedział przed chwilą Minoru, ale go zostawię dla siebie. まあ、この子なら大丈夫。怖くないから。いや、今俺、お尻噛まれそうだったんだけど。そんな汚いお尻なんて噛みませんよ。さっき、怪物に襲われそうになった時に、 このワンちゃんが守ってくれたの。アオイは私が守りますからね。ワンちゃんって間違いなく化け物だよな。そもそも犬が喋るわけねえし。ミノル? Masz gadającą z tobą... Masz gotującego sobie jastrzębia. Co ty dolisz? Aoi-san, nande sore o gimon ni omotte nai nda? My mamy gadającego dinozaura. Minoru! Coś ty brał, chłopie! Asiste! Labramon, moi jacy! To jest Labramon, okej, okay, od Labradora. Staram się zapamiętać, bo wiele z tych nazw jest bardzo łatwych do zapamiętania, więc tyle dobrze. Tylko, że cały czas zapominam tego kamiennego i zdążyłem go zapomnieć już piąty raz dzisiaj. Kyoryu-no... Oko-chan? Boku, Agumon! Aoi... Soste, ore ga Falcomon. Igo, yoroshiku.
Aoi to jest jedyna osoba, której zdziwienie się... może nie tyle mogłem spodziewać, co jest ono bardziej akceptowalne, dlatego że ona znalazła gadającego psa. Co nadal nie jest normalne, ale... jakoś tak pies, wiecie, zwierzę domowe zazwyczaj, nagle gadający dinozaur. ja po prostu taką ochotę powiedzieć, że to wszystko. To jest po prostu jakaś chora faza. Dzieciaki poszły do lasu, najadły się grzybów i maj. Okej, okay, nie, wystarczy. Przejdźmy może dalej do tej fabuły. O jest. To jest za dobre. Kurczę, czemu ja mogę wybrać tylko jedną osobę, z którą chciałem pogadać o tym, co sądzą o tej całej sytuacji? To jest trochę bez sensu, ale sorry, jeśli mam wybierać, to myślę, że Aoi jest bardziej ogarnięta, bardziej spokojna w chwili obecnej i bardziej... powiedzmy... świadoma tego, co się dzieje wokół niej. Może mi dać plasterek. Coś, co jest dla mnie troszkę dziwne, to to, w sensie, jeśli chodzi o samo narysowanie tych potworów, to, że niemal każdy z nich, zobaczcie tego psa, tak? Ona ma tutaj kły wystające z góry, z dołu. To samo ten nasz dinozaur, jakby... nie wiem, gdzieś mi się to rzuca w oczy, nie do końca podoba. Będę się mówiłem, że myślę, że Minoru jest osobą, która nie jest aktualnie ogarnięta w tym, co się dzieje. Obróć się, chłopie, o 180 stopni i myślę, że będziesz wiedział, gdzie się znajdujemy. Mam z tym problem, ponieważ są w zupełnie innym miejscu, kawał lasu od tego wejścia. Trochę mi się tej rzeczy nie klei geograficznie w tym wszystkim. それって大丈夫なの?まずいな。そうなると校舎までたどり着けるか怪しいぞ。なあ、アグモ。あと、ファルコも。お前たちはこの辺りのことわかるか?わかるよ。知っていることなら何でも答えよう。僕たち校舎に戻りたいんだけど。 わかんない。木でできた2階建ての建物で人間が暮らすもので。 Nie wiem, czy ten opis rzeczywiście cokolwiek powie Agumonowi, patrząc na to, że on nawet nie widział nigdy ludzi, póki nas nie spotkał, z tego co pamiętam. Hontoka? No jednak. Kołteka! Maciej naj! Dokonie Arunda? Dokodakie. W sumie, patrząc na to, jakiego typu jest Falcomon, on mógłby się troszkę przydać i na przykład, nie wiem, zlecieć i poszukać tej szkoły, ewentualnie, wiecie, lotem nad lasem. Zatem, jeśli mam być szczery, to Falcomon trochę bardziej, moim zdaniem, pasuje i przypomina mi Shujiego. Póki co. Jeśli mam dopasować ich do
do siebie charakterem, to myślę, że Agumon bardziej pasuje do Minoru, a Falcomon do, mówię, Shujiego właśnie. I zwróćcie uwagę, że ta szkoła wygląda zupełnie inaczej niż jak my ją widzieliśmy w rzeczywistym świecie. Ale zwróćcie uwagę, że cały czas zapomnieli o dużej części ich grupy, która nadal nie została znaleziona nigdzie. この辺り全てが通話可能エリアの外で電話もネットも繋がらないわ。もう校舎の近くなのに。本当だ。GPS やマップだけじゃなくコンパスのアプリもまともに動かないよ。こっちも同じだ。今はカメラくらいしか使えないか。それにさ、気づいたか？行きの時とは違ってあのトンネルを通らなかったよ。To też to technicznie rzecz biorąc jest możliwe, bo oni nie znali. Jakbyś się temu dziwił ktoś, kto jest lokalsem, tak jak była to na przykład Miu albo jej brat, to wtedy mógłbym się tutaj bardziej dziwić. I w sensie mielibyśmy znacznie bardziej skazane na to, że jest to zupełnie inny świat. Ale to, że nie przeszli przez tunel wcale nie musi oznaczać, że są w innym świecie, tak? Więc staram się to oczywiście mówić z perspektywy, zakładając, że jestem osobą, która nie ma pojęcia, że to jest DigiWorld, zakładam, że nie wiem, że to się stało i zakładam, że są cały czas w rzeczywistym świecie, tak? No to nadal mogliby po prostu znaleźć może jakąś inną ścieżkę, może Digimony po prostu znają inne przejścia itd., itd. Może to nie był jedynym wejściem tam. I to PTD. GPS nie działał, więc nie zauważyłem, ale nie wiem, czy wszedł na inną drogę. To wtedy wrócić jest dziwne. それほど複雑な道じゃなかったのに、おかしくないか？ふむ、何か混乱があるようだが、この辺りにあれに似た建物は他にないぞ。早く行きたい！気にはなるけど、とりあえず戻れたんだしさ。とにかく今は校舎へ急ごう。założy się, że jak tam dojdą, okaże się, że to jest zupełnie... Czy to jest ten budynek, ale jest w zupełnie innym stanie i w końcu ogarną, że są w innym świecie. Bo zwróćcie uwagę, że on jest w zbyt dobrym stanie. A nie, o, okej. Okay. Z daleka wyglądał, jakby był całkowicie nowy i tak dalej, i tak dalej. Ale nie, jest tak samo zarośnięty, jak był. Ja, kajotteru gakkou wa koko janai yo. I znowu wracam do pytania, czy to jest na pewno bezpieczny budynek? Bo nawet rozbijanie obozu na terenie tego miejsca jest troszkę niebezpieczne, nie mówiąc o pozostaniu w środku. Jak dobrze rozumiem, oni chcieli spać w środku tej szkoły. No cóż, ale może nie jest tak niebezpieczne, bo może wygląda jakby to się miało zaraz zawalić. Ale pominę ten fakt. Dobra, odpowiedzmy w ten sposób. To jest najgorsze. Wiecie co, czy da się to cofnąć? Bo to jest okropna odpowiedź. Okej, nieważne. Znaczy, że będziesz z lepsza. Że nie do końca. でも、あれ？どういうことだ？いや、いないどころか、様子おかしくねえか？
Rzeczywiście ona, ta szkoła w rzeczywistości wyglądała trochę mniej chyba na opuszczone i zaniedbane miejsce, prawda? Nande konna boroboro ni? Moshikashite ore tachi ga kizetsu shiteru aida ni gunpatsu shishin no dekaien wa kichimatta no ka? Nawet jeśli byłoby to ogromne trzęsienie ziemi, Minoru, ogarnij się, zobacz jak to wygląda, to jest całe zarośnięte. Minoru mo kizetsu shiteta no ka? Aa, ore mo Aoi-san mo na. Shikashite... どうして? I-ittai... nani ga atta no? Sore wo shiritai no wa ore no hou desu yo. Dou natten da kore? Tada de sae mou jiki hi ga kureru tte no ni yo. Yoru no kousha sara futsuu ni komai no ni... konna haikyo ja... eebu... Yamete yo! Watashi made kowaku natchan! Ochitsuke Minoru. Ore ga iru kara daijoubu da. そうよ、葵は私が守るわ! 気絶してたのってどれくらいかな? 僕は小1時間と気絶していなかったと思うけど 俺たちもそれくらいかな? スマホの時計で見る限り間違いないわね 日付も変わってないし 通信で時間が合わせられなくても これくらいで時間が狂うことはないはずよね じゃあ そのわずかな間に何かが起きたってことか? Ja chciałbym jeszcze raz po raz 30 przypomnieć, zapomnieli o paru osobach ze swojej grupy. Hakai heki toka tenpenchii de kuchi hateta toka? Ja nande kusa boubou ni natten da yo? Tashika ni. Kore wa tan ni shougeki de hakai sareta kanji ja nai. Ki ni wa naru kedo 今はラブラモンの手当てができればそれでいいわよ。とにかく中へ入りましょう。 Ciekawe, czy znajdziemy tutaj tę małą dziewczynkę, która została porwana, pamiętacie, dawno, dawno temu. Może ona będzie odgrywała jakąś ważniejszą rolę w tym wszystkim. Zapomniałem teraz jej imienia, wybaczcie już. Trochę minęło od momentu, gdy ją widzieliśmy po raz pierwszy. 中もボロボロだ。床とか抜けたりしないよな。ありえなくないな。気をつけて歩こう。Chciałbym zwrócić też uwagę, że trochę ta szkoła przypomina mi szkołę, która była przedstawiona w grach z... szkoły, które były przedstawione w grach z serii Corpse Party. To jest... Nie mam taki vibe właśnie. Itamura-ka, shikkari shiro! Laburamon! Daijoubu-ka? Watashi, kyūkyū-bako o sagashite kuru wa! Hokken-shitsu ni nara sōyū no aru to omou kara! Mazu wa 1-kai kara sagasou! Okej, co teraz wrócimy do tego elementu poszukiwań? Będziemy szukali tego właśnie, tej apteczki, pierwszej pomocy? Prawdopodobnie. Albo i nie, albo i po prostu stanie to bardzo szybko przedstawione w ten sposób. I znowu mamy przez chwilę głosy, potem nagle znikają. To jest tak konfudujące. Trochę bez sensu moim zdaniem. Jest tak dziwne, że są cutscenki, po czym mamy, gdzie postaci gadają i te postaci gadały przez długi, długi czas. Po czym wracamy do tej scenki, gdzie nie mamy nagle tych głosów postaci. Boli mnie to po prostu trochę, mówię. Wolałem, żeby to było... lepiej rozegrane, powiedzmy, pod kątem voice actingu. Czy raczej pod kątem tego, ile go powinni byli dać. Teraz rzeczywiście mogę przeskakiwać przez dialogi szybciej, kiedy postaci nie mówią. Bo po prostu jestem w stanie szybciej czytać, a tak to musiałem czekać, że oni dokończą swoje zdania po japońsku.
Okej, okay, no rzeczywiście mamy chyba teraz potwierdzenie. Myślę, że oni się zaraz zaczną domyślić, że to nie jest ich świat. Jestem ciekaw, czy na przykład cała reszta jakby wyszli z tych gór, czy jakby poszli do jakiegoś miasta, czy ono by tam było. Irio, proszę! A co za zaskoczenie? Tego bym się nie spodziewał. Dobra, bla, bla. Po prostu lecimy po Rio. Okej. Okay. Wybaczcie, no nie mam co tutaj skomentować, po prostu nic się nie dzieje chwilowo mega ważnego. Gadanina jest typową gadaniną z tego typu gier. 2階から声がしたけど、どこなんだ? I znowu, tak? Dlaczego? Po co? Mamy dosłownie 5 sekund, kiedy postaci nie mówią, po czym po 5 sekundach znowu mówią. Jakby, czy to było jakieś cięcie kosztów grube? Czy może, nie wiem, licencje, aktorzy podchodzili głosowi? Czy coś się może stało? Tak mi się to nie kleje. Ja będę musiał napisać do Gromira i go zapytać o to. To jest strasznie dziwne i irytujące wręcz. あ、間違いない。教室の中だ。行くぞ。りょう、ぶつか。来るな。え?おいおい、これ何が起きてんの? A, jego Digimon. なんだあいつは。アグモン、知ってるか?知らない。でも怒っているようには見えないよ。あいつの名前は確かクネモンのはずだ。 Mówię, no Falcomon, tak mega mi pasuje do Shujiego. Patrzę na jego podejście i na jego charakter trochę. Nie mogę się doczekać jego reakcji na gadającego małego dinozaura. Wyobraźcie sobie... Przepraszam, to jest dla mnie tak komiczne. Wyobraźcie sobie, że idziecie... Jesteście na wycieczce szkolnej. Gubicie się, atakują was jakieś małe golemy. Po czym siedzicie w szkole, która nagle się zmieniła w istne pobojowisko, zarosła i w ogóle nikogo tutaj nie ma, jesteście sami. Przyczołguje się do was jakaś wielka stonoga. Nie prosi, żebyście przestali przesiadować jej rodzinę. Tylko chce się bawić. Przychodzi część waszych przyjaciół, którzy mają gadającego dinozaura, psa i sowo sokoła albo jastrzębia. I jeszcze z nimi rozmawiają. Przepraszam, staram się nakreślić sytuację, która jest dla mnie tak głupio komiczna, żeby... Nie, mi by chyba odwaliło w tym momencie. Yo, tonikaku, Agumon mo teki zanai kara. Sa, ochi... Nanda yo, ome. Kakyusei no kusei ni, jokyusei yobisute ka yo. Kono ko, taku
魔たちの仲間なのか。どうやら人間のようだし、そうなのだろうが。なんだか情けないわね。イズナプラモンとイズタケズウォー。こんな時でもやっぱ嫌なやつのままで安心しましたよ、リョウ先輩。Taki mały demon siedzący po prostu w ciele psa. Ty po wszystkich jedzie. To jest poniekąd trochę zabawne. Uruse! Ika, koicu dake ja nai nda zo, koko no bakemono wa. Yurei mo ita shi, nanka sugee dekkai bakemono mo kono saki ni. Czyli Ryo widział znacznie więcej niż my. Wybaczcie, znowu jest problem z dźwiękiem. Teraz pewnie minie. To był Kunemon? Nandajo, imano utoła! Moskaste, korette rapu on toka? Albo i nie. Doko kara natte iron daro na? Acci ka? Sore tomo... Fuzakennajo, teme! そんなことがあるわけ。寮のやつ、ずいぶん怯えているな。Nie dziwię mu się ani trochę。ビビりすぎて幻覚でも見てんじゃねえの？いや、確かにこの者が言うように、この建物内に怪しい気配が漂っている。マジで？そうね。嫌な匂いがするわ。一体何がいるんだろうな。なあ、タクマ。あっちの方、写真を撮ってみようぜ。I znowu teraz chciałbym też zwrócić na jedną uwagę rzecz. Na jedną rzecz uwagę. Bo pamiętacie jak mówiłem, że póki nie nakierujemy na te Digimony naszej kamery, to ich nie widzimy. I zakładałem, że może trzeba w takim razie nakierować kamerę, żeby Digimona zobaczyć. Ale przecież to się nie wydarzyło w wypadku Minoru czy Aoi. Tak, Aoi, Aoi. Już mylę imiona chyba. I to samo teraz z Ryo. A jednak są Digimony, które są dla nas niewidoczne z jakiegoś powodu. Strasznie dziwne. Czekaj, Minoru-kun! W tym czasie nie żartuj, prawda? Czekaj, Aoi-san. Nic nie wiem, więc spróbujmy. たくまくんまで。わかったわ。こんな時にカメラかよ。のんきなもんだな。チッ、勝手にしろ。OK。No i weźmy w ręce kamerę, zobaczmy co się tutaj rzeczywiście znajduje. O ile cokolwiek. O proszę, tutaj jest coś od razu. Są w sumie dwa. Dwie anomalie. Jedna przy tablicy, druga tam teraz za. O! Okej. Okay. Za Ryo, czy przed Ryo. Wszystko osób plątane siecią. Czyżbyśmy mieli. Jakiegoś Digimona pająka? Możliwe. Nie wiem też czy do końca przez ducha miał na myśli Digimona ducha rzeczywiście. Czy może po prostu coś co słyszał, ale nie widział tego. Czyli właśnie na przykład tego Digimona, z którym będziemy mieli teraz do czynienia. Nandajo, miseru yo takuma. Ore? Icno mani konna no ga. Teraz po tym jak nagle naświetlił to Takuma, to oni teraz to wszyscy widzą. Kurczę, tak nie rozumiem tego, w jaki sposób jest to ukryte bądź odkryte i dlaczego oni to widzą dopiero po zrobieniu zdjęcia. Mada nanika kiehai o kanjiru zo. Na... nanika te...
悪魔なんかやばいぜ、逃げよう。おいよ、急に叫ぶのやめろって、マジでビビるだろ。え、ちょっと葵、ねえ葵どこ、返事をして。あ、coś porwało Aoi. Tak, że skończy w kokonie pod sufitem jak zwykle. Aoi がいないの。ねえ、嘘でしょ。葵。本当だ。葵さん。Może i nie. そこにいたのに。しまった。いつの間に。化け物。え、化け物？ああ、そうだ。得体の知れない化け物がさらっていったんだ。すげえ早くて一瞬のことだったけど、確かに葵をさらって消えてった。俺は見たんだ。見てたんだよ。Ja myślę, że w ogóle po wrócie z tej wycieczki oni wszyscy będą musieli iść do bardzo, bardzo dobrego psychiatry. Ario w szczególności, patrząc na to, jak źle to odbiera. このカメラに映ってるのって雲の巣だよな。食われちまうのか俺ら。どうにか、よし、テンダラ zaczyna panikować。coraz lepiej。ママ、ママ。一瞬嫌な気配がしたんだが、あまりの素早さで気づいた時には葵はさらわれていた。すまない。もっと周りを気にすればよかったのかな。ごめんね、タクマ。やっと出会えたのに、怪我も治してもらったのに。Wszyscy się w ogóle zachowują jakby Aoi już zmarła. Aoi! Sumarai, Labramon. Na, Takuma! どうするもこうするもねえだろ。早くここから逃げるに決まってるだろうが。Kolejna rzecz, która jest trochę dla mnie dziwna, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak te Digimony opisywały to wszystko, że odkąd się urodziły czy pojawiły w tym świecie, od zawsze to wszystko wyglądało w ten sposób. I zastanawia mnie jedna bardzo ważna rzecz, a mianowicie jak długo żyją, jeśli żyją dość długo, czy istnieją dość długo w tym świecie, to dlaczego nie znają go lepiej, bo zwróćcie uwagę, że te Digimony są strasznie skonfundowane przez w ogóle cokolwiek, co się tutaj pojawia, tak? Jakiś inny Digimon nie wiedzą, jak się nazywa, tak? Albo może niektóre wiedzą, ale większość na przykład nie. Póki co przynajmniej. To jest takie, no, po prostu dziwne? Nani ittenda? Aoi-san oite iku kika? Ima kara oi kaketemo maniawane yo. Mada sou da to kimatte inai to omou kedo. Dou sureba ii no ka?とにかくこのままじゃ葵が危ないわ。手分けして葵を探しましょう。Chciałbym też zwrócić uwagę, że do tej pory na przykład Agumon był w stanie wyczuć obecność innego, jeżeli nie tylko Agumon, bo Falcomon również wyczuwał obecność innych Digimonów bądź wirusów. Więc czemu nie wyczuwają teraz tego? Ciężko im powiedzieć.Mówię, nie do końca to rozumiem. Jest dużo, dużo, dużo rzeczy, których nie rozumiem w tym świecie. Nie do końca ogarniam, jak to działa. Szczerze mówiąc, jeśli mam wybierać, to chciałbym, aby wszyscy raczej zachowali się bezpiecznie, ponieważ lecenie gdzieś na chóra może znowu. Wracamy teraz do motywu tego, co już mówiłem przy poszukiwaniach tamtych pozostałych osób.Wchodzenie w miejsce, czy w las, czy szukanie kogoś w miejscu tak niebezpiecznym jest zagrożeniem również dla naszego życia, więc powinniśmy jednak być trochę ostrożniejsi. Co to jest? Barabara nie ruszać jest niebezpieczne. Tak, jeśli zostanę zaatakowana, co zrobię?
せめて全員一緒に行こうぜ。でも全員一塊になって探しても効率悪いぜ。その通りだ。安心しろ、俺たちがついている。そうよ、ここは手分けして探しましょう。私先に行くわ、みんなのお願いね。ラクマ、僕たちも行こう。ああ、絶対に葵さんを取り戻そう。Okej, wydaje mi się, że to będzie bardzo dobry jazz eksploracji, okej. Będzie to bardzo dobry moment, żeby skończyć. 55 minut, muszę przyznać, że się troszkę już zacząłem męczyć tym wszystkim. Okej, mamy korytarz odblokowany na tej całej mapie, mamy drugie piętro i klasę, w której pewnie byliśmy, i faculty room. Ojejku, czym był faculty room? Teraz nie pamiętam. Toaleta odblokowana, cafeteria. Okej, bardzo dużo. Bardzo dużo miejsc odblokowanych w tej szkole. You've unlocked free battle on your map. You can do battle here in this strange place where monsters gather. This allows you to gain items and experience as well as recruit monsters for your team. Okay. The enemies that appear in free battle will change based on story progress. Też bardzo fajne. Zobaczcie, mamy tam jakieś takiego potworka rybiego. It's a crucial place to improve your combat ability. Train up here before a big fight. Dokładnie, że to ma być taki właśnie training ground, gdzie będziemy trochę grindować. Okej, okay, to mi sugeruje, żebym już od razu teraz wziął tę free battle. Ja akurat chciałem sobie zapisać trochę bardziej, no ale okej, okay, no zróbmy tę free battle. To jest troszkę dziwne z perspektywy historii. No liczyłem, że na przykład to zostanie wprowadzone na zasadzie: o, poszliśmy akurat w to miejsce, czy gra nas zmusza, żebyśmy poszli w to miejsce i o, zobacz, to jest na przykład zbiorowisko Digimonów, tak? Strasznie przyciągnąłem ten odcinek, chciałem, wiecie, tak powolutku, żeby mieć dobry moment, żeby skończyć i się to rozciągnęło do prawie godzinnego odcinka. Jestem strasznie zmęczony, muszę przyznać. Mamy od razu wszystkie Digimony nasze? To jest trochę dziwne. W ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ten kolega żółty, jak on się tam nazywał, nie był... you can talk to enemies in free battle, which is a good way to gain items, allies and more. Okej. Okay. Spróbujmy. Jak się on tam nazywał? Hunemon. Okej, okay, jeszcze mamy friends and foe. Dobra, to jest Betamon. Okay, wybacz, powinien był to czytać. Your opponent will ask three questions, choose answers you think they will be receptive to. How should they respond? A on mnie nie zapytał o nic w ogóle. Okej, okay. Mamy tylko możliwość kliknięcia Genoid. I co? I see, it looks like we're kindred spirits. Answering well will appeal to the monsters and it will slowly open up. It will slowly open to the monster and it will slowly open up to you. Okej, czyli jeśli będziemy odpowiadali w jego stronę odpowiednio, to będziemy dostawali dodatkowe punkty i będziemy mogli dzięki temu tego Digimona obrócić na swoją stronę. Po prostu. Different enemies have different preferences, so keep trying until you figure them out. Okej. Is wanting quiet time to yourself such a crime? Okay. Oh, is that what it means to have common ground? Okay. Sometimes you should act on emotion instead of on logic, don't you think? Oh. Okay. Tutaj musimy wybierać to, co mi nam gra każe, nie mamy opcji, żeby odpowiadać. Ja bym chciał poodpowiadać, halo, podoba mi się ta mechanika, też jest ciekawa po prostu, jako mechanika. It looks like you and I can truly understand each other, okej. Okay. I co, teraz będziemy po naszej stronie? The Talmon seems to have opened up to you. It's asking what you want from it. Right now you need all the allies you can get. Be my friend. 25% na szansę sukces. Okej. Okay. Now you have a new ally and you've blustered your number while lowering the enemies.
Oh, even if a monster opens up to you, though, it may not always join your team. I wiemy, tam było 25% szans. The stronger the enemy, the more difficult it will be to recruit. All the options always work. Okay, czyli jedyna opcja, której nie mamy 100% szans, to jest właśnie ta opcja z dołączeniem, jeśli dobrze zrozumiałem tamten opis. You may need to try multiple times to get a monster you really like on your team. Okej. Okay. Dobra. To co, moi drodzy, spróbujmy jeszcze zaatakować. Może nie tak. Let's move. Bo jednak przez to, jak dziwnie jest zrobione to z krzyżakiem i to poruszanie się po tajcach, to ja mówię, ja bym to preferował, ale względem na to, jak to jest zrobione względem kamery, chyba będę jednak używał analoga ewentualnie, będę się wspierał krzyżakiem. Dobra, atak. Może nie tak, tylko ten scratch. Okej, to było niestety jedyne miejsce, w które mogłem podejść. And turn. Oczywiście do niego stałem przodem. Tutaj przenieśmy się Labramonem do przodu i zakończmy turę. Tutaj też tak samo do przodu. Koniec tury. Okej, okay, i widzę, że Kunemu w ogóle jeszcze nic nie powiedział do tej pory. On chyba nie ma. O! To mogę, nie sprawdziłem w sumie, czy nasze pozostałe Digimony mają odpowiednie ataki, żeby mogły tam tego potwora zaatakować. Pewnie mogliśmy to już wygrać w poprzedniej rundzie. Dobra. Enter. Póki co Kunemon jest dosyć powolny. W ogóle zwróćcie, że on ma też inną ikonkę na sobie. W swoim Digimonie. Okej. Okay. To 116. Już! Orega iku! Dobra, no i... tak, jeszcze nie mogę zaatakować, co ja robię. Muszę się ruszyć o jedną kratkę do przodu. Dopiero teraz będę mógł go podrapać znowu. Oczywiście na razie używam SP. O, proszę bardzo, tam asystę dostaliśmy. Póki co używam SP, bo chyba nie... jest to rzecz, która będzie nam się odnawiała przy każdej walce. No i znowu dostaliśmy asystę. Bardzo fajnie, ten Kunemon nam dosyć dużo daje. Dobra, przesuńmy się na bok tego Digimona. I oczywiście leci atak. Powinniśmy dać radę. O, patrzcie, to jest... O, bo to jest leczenie, okej. Okay. Mea culpa. Rzeczywiście to jest purely... Nie wiem, jak czytać dokładnie to słowo. Czy to jest liquor, czy liquor? Niemniej. Może użyjemy po prostu zwykłego ataku. 100% szans, 150. I tam on leży. Czy Beitamon, jak to wolał. Gdzie nie powinien czytać jako beta, tylko beta. Z czego się wyjątkowo nauczyłem w pracy. Dostaliśmy Beitamona, czy Bitamona. I Crisp Apple. Nie wiem dokładnie, co robi to Crisp Apple, ale pewnie się przekonamy po czasie. Okej, okay, dobra. Czy ja mogę już... Tak, więc co, udajemy się na razie do siłowni, czy na salę gimnastyczną ewentualnie. Bo chciałbym sobie tutaj zapisać, a chciałbym... A właśnie, zobaczmy, jakie mamy przedmioty. Mamy te bandaże. Okej, mamy enhancements. Mamy training. Crisp apple raises targets physical defense, looks kinda metallic to me, if like mine couldn't put a dent in it. Dobra, moi drodzy, ale na razie to by było wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, pamiętajcie na Discorda, albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału. Powiem wam, że troszkę bardziej teraz się zarejestrowałem tą grą. Jeszcze nadal jest troszkę za dużo visual novelki, ale rozkręcamy się. Gromi mi napisał, że to jest typowe dla JRPG-ów. Dla mnie to jest trochę za długie. Troszkę za długo trzeba czekać, żeby wejść w grę, więc... Osobiście nadal się czepiam tego początku. Jeśli rzeczywiście jest to standardowe dla JRPG-ów czy standardowe dla Digimonów, to no przykro mi, moi drodzy, najwyraźniej gdybym grał w to normalnie, nie będąc YouTuberem, to bym się po prostu znudził na tym początku. Ale póki co się cieszę, póki co jest okej. Oby tak było dalej i oby tego było więcej. A z wami się żegnam, dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia, mam nadzieję, że już jutro i na razie.